Cześć wszystkim. Ostatnio miałem parę takich przemyśleń na temat kosmosu, mianowicie na temat statków kosmicznych, tego jak one są prezentowane w dziełach science fiction. Mówię tutaj głównie o różnych filmach, serialach bądź grach. I miałem sporo ciekawych przemyśleń, którymi się z wami teraz podzielę. Więc jeżeli chcecie coś posłuchać pseudonaukowego, to zapraszam. Oczywiście nie jestem żadnym naukowcem, nie jestem nawet fizykiem, więc to, co będę mówił, pochodzi z mojej ogólnej wiedzy fizyki. Więc jeżeli coś będę mówił niezgodnego z prawdą i ktoś to wykryje, to bardzo proszę, niech to napisze w komentarzach. Okej, dobra. Główny problem, który większość dzieł science fiction omija dosyć zręcznie albo niezręcznie, jest to, że w kosmosie wszystko się rusza, a w dodatku orbituje. Cóż, nie na darmo po angielsku mówi się, że sztuka wynoszenia innych przedmiotów w kosmos to jest taki rocket science, czyli coś bardzo skomplikowanego. Ponieważ samym poruszaniem w kosmosie wiele czynników się wiąże. Po pierwsze, grawitacja. Grawitacja to nie jest coś, co tylko działa pomiędzy Ziemią a statkiem, ale to coś, co działa między wszystkimi obiektami w kosmosie. Tak? Na Ziemi mamy taką fajną rzecz, która nazywa się tarcie. I ono powstrzymuje grawitację. Ponieważ, powiedzmy, monitor, który macie przed sobą, nie przyciąga was, ponieważ tarcie spowodowane grawitacją Ziemi jest większe niż siła jego przyciągania. Więc dlatego siedzicie sobie teraz wygodnie w krześle i się nie poruszacie. Ale w kosmosie coś takiego nie działa. Więc nawet w kosmosie dowolny inny przedmiot próbujecie cały czas przyciągnąć i nie ma nic, co by to hamowało. Oczywiście tam wszystkie dowolne małe przedmioty, ich siła grawitacji będzie pomijalna, bo żeby twój długopis cię przyciągnął, to pewnie zajęłoby mu sporo lat. Ale z innymi ciałami w kosmosie, czyli z księżycami, z Ziemi i z planetami, już nie będzie tak fajnie. Więc jeżeli sobie wyobrazimy taki statek płynący przez układ jakiś, powiedzmy słoneczny, to nie będzie raczej przypominało, tak jak w niektórych grach, że on sobie po prostu płynie przed siebie jak przez wodę. Tak, jeżeli by to porównać do wody, to by bardziej wyglądało jak płynięcie przez wodę, w której wszędzie znajdują się jakieś wiry, które ciągle próbują go przyciągnąć do siebie i ten statek musi lawirować między tymi wirami, żeby po prostu nie wpaść w któryś. Dlatego dosyć dużym uproszczeniem jest, że większość statków w dziełach science fiction posiada tylko silniki w jednym kierunku. Jak sobie wyobrażymy jakiegoś myśliwca, to widzimy, że on ma tylko dopalacze z tyłu, i które tylko w jednym kierunku do przodu mogą go pchać. Biorąc pod uwagę, że w kosmosie będą zawsze działały na niego siły ze wszystkich różnych kierunków, moc przeciwdziałania im tylko w jednym kierunku bardzo ogranicza możliwości takiego statku. Wyobraźmy sobie, że taka motorówka, która ma silniki tylko z tyłu, wpadnie w wir. Chce, powiedzmy, z niego się wydostać, więc gdyby miała jakieś silniki z boku, to mogłaby je po prostu uruchomić i kontynuować ruch mniej więcej prosto. A mając silniki tylko z tyłu, będzie musiała się obrócić tyłem do wiru i po prostu całą swoją mocą wyskoczyć z niego. Więc gdy wrócimy teraz do naszych statków kosmicznych, gdyby taki statek chciał z napędem tylko w jednym kierunku chciał przepłynąć przez jakiś układ kosmiczny, ciągle musiałby lawirować swoim kierunkiem, zmieniać swój kierunek, aby przeciwdziałać siłom grawitacji, które ciągle chcą go przyciągnąć do różnych planet, które mija w międzyczasie. Okej, kolejnym problemem, który często pomijany jest w science fiction, to jest orbitacja. Mianowicie w kosmosie wszystko orbituje wokół siebie. Tak, więc jeżeli mamy te różne satelity, które krążą wokół Ziemi, gdyby one po prostu stały w miejscu, to one by spadły na Ziemię, tak? Ponieważ siła grawitacji przyciągnęłaby je z powrotem na Ziemię i one by spadły i spaliłyby się i byłoby źle. One utrzymują się na orbicie, ponieważ orbitują, poruszają się. Kiedy zostały wystrzelone w kosmos, została im nadana prędkość,
którą one cały czas poruszają się wokół Ziemi i ta posiadanie tej prędkości powoduje powstanie siły odśrodkowej, która niweluje siłę grawitacyjną i powoduje, że jakaś satelita znajduje się na orbicie i nie spada. To często jest zapomniane w wielu science fiction, w działach science fiction, kiedy spojrzymy na przykład różne stacje kosmiczne bądź stocznie kosmiczne, które znajdują się na orbicie różnych planet, nawet zazwyczaj po prostu widzimy ją, po prostu stoją w miejscu. Jeszcze większym problemem jest, kiedy jakiś statek chce zadokować do takiej stacji kosmicznej, tak? Pamiętajmy, że ona cały czas się rusza, cały czas orbituje, więc wyobraźmy sobie, że chcemy zaparkować samochodem do garażu, który cały czas nam ucieka, powiedzmy, w prawo od kierunku, w którym znajdują się drzwi. No, to by było nie lada wyzwanie, tak? Oczywiście rozwiązaniem byłoby umieszczenie stacji kosmicznych, czyli wlotu do tych stacji kosmicznych, w kierunku do tyłu, w porównaniu do tym kierunku, do którego stacja się porusza, tak? Wyobraźmy sobie, że taki garaż po prostu nam ucieka w tył, to by po prostu musimy troszkę przyspieszyć, żeby go dogonić i wtedy zaparkowanie w nim nie będzie miało jakiegoś większego problemu. A niektóre właśnie gry czy seriale trochę zapominają o tym i powiedzmy umieszczają te wloty do stacji kosmicznej w dowolnych miejscach. Oczywiście jeżeli stacja kosmiczna jest odpowiednio duża, to można się domyślić, że jej poruszanie nie będzie miało dużego znaczenia, ponieważ jej wielkość będzie dużo większa niż szybkość, którą się porusza. Ale jednak myślę, że można by wziąć to pod uwagę w niektórych rzeczach. Okej, inna sprawa jeszcze, którą chciałbym dzisiaj poruszyć, to, jak wspomniałem, budowa różnych myśliwców bądź innych statków powietrznych. Tak jak wspomniałem, zazwyczaj sobie wyobrażamy statek kosmiczny jak jakiś samolot bądź myśliwiec znany nam z Ziemi. Ale na Ziemi, jak już wspomniałem, mamy siłę tarcia, głównie która działa na samoloty dzięki atmosferze. Tak, jak samolot leci, to cały czas powietrze próbuje go zatrzymać. Więc jeżeli po prostu puści swój odciąg, swoje dopalacze, to on powoli się będzie zatrzymywał, tak? W kosmosie nie ma czegoś takiego. Jak już zdobędziesz jakąś prędkość, to będziesz leciał z tą prędkością w nieskończoność. Nie ma tarcia żadnego w kosmosie, nie ma powietrza, które by cię zatrzymywało. Więc jeżeli pomyślimy teraz o takim myśliwcu, który leci sobie przez przestrzeń kosmiczną, jak sobie wyobrazimy myśliwiec, to widzimy, że jego dopalacze działają non-stop. No to też jest nieprawda, bo jak już raz nabierze jakiejś prędkości, to nie musi dalej podtrzymywać tych dopalaczy, żeby lecieć z tą prędkością, tak? Oczywiście musiałby przeciwdziałać różnym siłom grawitacyjnym, które by próbowały go ściągnąć, o czym już wspomniałem. Ale już leci z tą prędkością. I teraz co ma zrobić? Chce się zatrzymać, tak? On jest myśliwcem, więc prawdopodobnie wleciał z jakiegoś lotniskowca bądź jakiegoś innego dużego statku. Potem teraz wraca na niego i musi się jakoś zatrzymać na nim, tak? No i tu pojawia się duży problem, tak? Jeżeli nie będzie miał żadnych silników, które będą działały z przodu i go zatrzymywały, no to on się nie zatrzyma, on się po prostu gdzieś wbije w statek tego lotniskowca i będzie problem. Ponadto dochodzi jeszcze wspomniana wcześniej siła grawitacji, tak? Jeżeli ten lotniskowiec gdzieś sobie tam orbituje wokół planety, on dalej się porusza. Więc również dochodzi sprawa, że on się porusza, powiedzmy, w bok. Jak ten myśliwiec nasz biedny chce wylądować na tym lotniskowcu, to również będzie musiał przeciwdziałać temu, że jego otwór, na który chce lecieć, ciągle mu ucieka. Tak, więc również lotniskowiec musiałby cały czas mieć ten wlot dla myśliwców z tyłu swojego i pozwalać po prostu i ustawiać się tyłem do kierunku orbitacji, żeby te myśliwce mogły w ogóle się poruszać. Okej, wracając jeszcze do myśliwców, sobie przypomnimy ten model z jednym tylko wydechem z tyłu. Myślę, że walki myśliwców w przestrzeni kosmicznej często pominają współczynnik grawitacji. Więc sobie wyobrażamy, powiedzmy, z Gwiezdnych Wojen leci na siebie skadra dwóch myśliwców, tam TIE Fighterów i X-Wingów. I po prostu tak latają, wymijają się w powietrzu i strzelają do siebie. Ale nikt tak nie bierze pod uwagę wpływu grawitacji, tak? Jak one
jak one latają, zawsze zazwyczaj walki odbywają się o jakąś planetę, więc zazwyczaj odbywają się w pobliżu tej planety, więc ta grawitacja planety wpływa na tych wszystkich myśliwców. Więc to tak jakby walki statków, podczas walki statków morskich trzeba było brać pod uwagę kierunek wiatru, który napędza żagle statku bądź go spowalnia. W ten sam sposób grawitacja wpływałaby na myśliwców, powodując, że atakując z jednej strony planety, myśliwce poruszały się dużo szybciej, atakując z drugiej strony poruszałyby się wolniej, atakując z boku cały czas byłyby ściągane w bok. Co trzeba by brać pod uwagę, nie wiem, przy celowaniu bądź planowaniu różnych manewrów obronnych. Więc jak widać, samo poruszanie się w przestrzeni kosmicznej jest już bardzo sporym problemem, który często jest bardzo upraszczany w różnych dziełach science fiction. A to już, nawet nie biorąc pod uwagę wszystkich wymysłów związanych z różnymi prędkościami nadświetlnymi i różnymi sposobami przemieszczania się pomiędzy układami. Więc następnym razem, jak zobaczycie w jakiejś grze bądź w jakimś filmie jakiś statek, który sobie swobodnie płynie przez przestrzeń kosmiczną niezmąconym torem, zastanowicie się drugi raz, czy on rzeczywiście mógłby tak płynąć, co? Okej, jakie wy macie przemyślenia na ten temat? Jestem bardzo ciekawy. Jeżeli macie jakieś uwagi merytoryczne co do tego, co powiedziałem, to proszę również stawiać je w komentarzach. Ja na razie tyle miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!